Witajcie z tej strony, Laska Gaming. Oto jest kolejna gra z cyklu Moje Koszmary. Kolejna duża gra po Amnesii Machine for the Pigs i później małej przerwie z pojedynczymi tytułami. Wracamy do dużych gier. Załapałem trochę czasu, żeby nagrać coś dłuższego, kilkunastoodcinkowego. Właśnie tą grą będzie obiecany już Outlast, czyli jedna z najstraszniejszych gier 2013 roku i najstraszniejszych gier w całej historii przemysłu gier, przemysłu elektronicznej rozgrywki. Outlast naprawdę spodobał się bardzo wielu osobom. Jest to gra, która straszy może schematycznie, może jumpscenkami, ale ma też naprawdę gęsty i świetny klimat, który po prostu trzeba poczuć, trzeba eksplorować. No i to jest gra, która wprowadza pewne nowum, czyli cały świat jest obserwowany przez kamerę i mam nadzieję, że będziemy się idealnie bawić przy tej produkcji. Znaczy, jeżeli chcecie tutaj przeczytać, to sobie przeczytajcie, bo ja myślę, że nie będziemy się tutaj za bardzo fabułą jakby zajmować, ponieważ byłoby to nudne i mielibyśmy czasu. Po prostu takie są prawa gameplayu. Takie są prawa gameplayu. I naprawdę, jeżeli... chyba to jest gra indie w sumie. Grafika jest naprawdę świetna. Bałem się, że... na moim laptopie może... nagrywanie i granie nie pójść aż tak dobrze. Ale widzę, że... w miarę płynnie to wszystko chodzi, więc zapraszam w końcu do Outlast. Jestem bardzo podekscytowany tym, że mogę zagrać w tą grę. Tylko czekajcie, jeszcze sobie damy General Volume, mamy na full, show subtitles, controller, ok, dobra. I mamy oczywiście na full podgłośnione i idziemy. Na tab coś miałem. Aha, notes i objective, investigate the mount, asylum, okej. To da się załatwić. Czyli jesteśmy reporterem, który właśnie tutaj bada tajemnicę tego obiektu. To open on quickly, press left matter to open door slowly. Aha, to jest quickly, aha, slowly to jest... A tutaj podnosimy naszą kamerę, która ma noktowizor, dlatego będziemy musieli jej używać przez dłuższy okres czasu. Dobra, tu mamy notki jakieś. Okej. Tutaj będzie bardzo dużo notów, więc pozwólcie, że po prostu będziecie mogli sobie przystopować, jeżeli będziecie mogli chcieli przeczytać. Dobra, lewy shift, żeby biegać. Oczywiście standardowo, podstawowo. Crouch na kontrolu. Okej. Naprawdę jestem pozytywnie zaskoczony, że tutaj to wszystko tak fajnie chodzi. Fajnie zoptymalizowane. Aha, tutaj mogę zoomować z moją kamerką. Dobra. Jeszcze jakąś tam część widziałem, malutką, początek. Kiedyś chyba nawet w demo grałem. Więc tutaj wiem, ale dalej to jest dla mnie zagadka. Więc pozwólcie, że... Głośne było to hop, więc przyciszę, bo nawet nie słyszę. Więc jestem bardzo też podekscytowany, że mogę przeżyć z wami tą przygodę. Zawsze jak mam świadomość, że gadam do kogoś, to nie jest to takie straszne. To nie masz tego uczucia, aż takiego osamotnienia. Dobra. Oh fucking hell. F. Oj, to jest to. To jest to, proszę państwa. Aha, jeszcze mi bateryjki spadają. To jest to, proszę państwa. To jest Outlast. Outlast, no. Dobra, to już jest w miarę jasno. Halo? Fucking hell! Jumpscenka. Dobra. Dobrze. Nie boimy się. To nie może być takie złe. Naprawdę jestem pod wrażeniem grafiki.
Jest chyba na Unrealu zrobione. Papa ksiądz. Dobra. Sprawdźmy jeszcze raz ten pokój. A tu chyba nic... Nic nie ma. Co tu mam zrobić? Aha. A jak mamy ten powoli? O, hold. Mamy... Tiri. Ogólnie gra polega na uciekaniu przed różnymi indywiduami z tego szpitala psychiatrycznego i chowanie się. Właśnie trochę narzekali na tą jednorodność battery. Dobra, na jednorodność rozgrywki, że to jest faktycznie straszne tylko na jednej płaszczyźnie, na jednym poziomie. Ale chyba poradzimy sobie z tym. Najważniejsze, żeby gra nam się oczywiście spodobała. Dobra, J, żeby patrzeć. Project Wilder. Diagnostic. Okej. Okej. Mamy notkę, że ktoś... Już wspomniałem. Drzwi od kibla zagłady i grozy. Chyba zamknięte. Coca-Cola. Nie. Nie bić. Pyszne. Okej. Hop. Nie, jednak trochę przyciszę. Nie, to są jump, to są... Nie! Nie straszyć mnie! O Boże. Co o Boże? Sejwowanie, to nie jest dobry. O mój Boże, mam za głośno. Co to było? Moje słuchawki tego nie przetrwają, tej gry. One i tak już są zniszczone. Oh my fucking fucker. Co to było? Nie. Czekajcie. O, dobra, gramy. Ja pierdupa. To chyba będzie najstraszniejsza gra w jaką... Nie wiem. A nie, jak jest w niebie. Dobra, spoko. Spoko, koko, euro, spoko. They killed us. You got out. The variants. You can't fight them. You have to hide. Aha. Oni nas porwali. What? Fuck. Aha, oni... Ich osaczyli, porwali, zamordowali ich wszystkich. I teraz my musimy się wydostać. Dobra. What the fuck? Nie podoba mi się ta gra już. Rich. A to ten typ, dobra. Trochę się oddaliłem. Oh baby. Dobra, trochę się oddaliłem. Fucking hell. Uspokój, cycki. Zamknięte. Chyba tam musimy przejść. Dobra. Dobra, uspokój się, ziomuś. Nie?
Dobra, tutaj. Nie! Na inne. Przyciszę. Oh, what? Boję się. Dobra, nie bijcie mnie. Dobra, to jest zamknięte. No nie wiem, nie wiem jak ja przetrwam tą grę. Bo się zbytnio boję. Dobra. What the fuck? Nie. What the fuck? Oda. Kim jesteś? I see. Merciful God, you have sent me an apostle. Guard your life, son. You have a calling. Co? Nie jestem żadnym. Będę wam to tłumaczył. Czy kim jesteś, że to jest znak, że Bóg zesłał mi apostoła? What the fuck? New objective, escape the asylum. Ucieknij ze szpitala. Musisz aktywować główne drzwi z poziomu... z jakiegoś panelu. Dobra. Fuck. Fuck. Nie bijcie mnie. Jestem niewinny. Security room. To prawdopodobnie tam... Nupy. Ktoś tu miał ciężkie czasy na kiblu. Witaj, nie! Poszukamy baterii wszędzie. Miłej kąpieli. Dobra. Przepysznie. Przepysznie. Bateria. Co się dzieje? Nie wyskakuj. Oni mają takie zwyczaje godowe, że wyskakują ci na mordę. Dobra, security. Nie da się otworzyć. This door needs keycard. Okej. A gdzie takiego keycarda znajdę? Stąd wyszedł ten typas. Dobra, panie, masz pan keycarda. Fajny ten. Też chcę mieć tak rozciągnięte ciało jak ty. Moje. Dobra, tutaj macie. Do przeczytania. Chyba poprzedniego nie dałem do przeczytania. Keycard. To taka karta, tylko że klucz. Kluczokarta. Genialne. Dobra, ten debil uciekł tu. Czy ja tu chcę wchodzić? Nope, nie chcę tu. A, że oni tego nie wybrali, że jakiś Walker pozabija ich tylko dlatego, że są chorzy. Walker. Dobra, sprawdziliśmy tu wszystkie pomieszczenia? Chyba tak. Dobra, sprawdźmy inne części kompleksu. Zamknięte! Oczywiście.
witam. I o zdrowie pytam. Tu pik. Czemu miałbym pikować? Aha, on dobra, on tam siedzi. Ale już się widzę, że skończył się nam czas. Masakra, ta gra jest przerażająca, naprawdę. Cały czas masz uczucie zagrożenia, że coś cię może zapierdzielić. I te jumpscary. No pierwszy jumpscare to myślałem, że mi serce wysadzi, ale jest genialnie i cieszę się, że mogę w to grać z wami. Subskrybujcie, lajkujcie, polecajcie znajomym. Jeżeli podobał ci się ten film z serii Moje Koszmary, zobacz poprzednie produkcje albo inne filmy, które stworzyłem, a ja się z wami żegnam. Na razie.